Dzisiaj kolejny rodzinny festyn miejski pod patronatem Andrzeja Kotali, prezydenta miasta. W te piękne niedzielne popołudnie spotykamy się na skwerku przy ulicy Floriańskiej. Jest to okazja do spotkania się z ludźmi tutaj mieszkającymi w naszej okolicy. No i wspólnie, razem, rodzinnie spędzamy ten czas pięknej wrześniowej niedzieli. Organizatorami wydarzenia są Urząd Miasta Chorzów, Chorzowskie Centrum Kultury, Starochorzowski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie. To już jest kolejny festyn na pożegnanie lata. Lato powoli się kończy, wakacje się już prawie skończyły, można powiedzieć, żeśmy już o nich nawet zapomnieli. Dlatego też te festyny mają taki charakter właśnie jeszcze trochę wakacyjny, ale już zmierzające ku jesieni. A to, że się cieszą popularnością i dużą frekwencją, się świadczy o tym ilość ludzi, która dzisiaj jest na tym festynie. Jest to taki festyn, można powiedzieć, międzypokoleniowy, bo mamy coś atrakcyjnego i dla dzieci, i dla seniorów, i dla całych rodzin. Teraz na scenie Animo Anima, Agata Gruszka-Zorychta, Agnieszka Pielogopara. Bawią dzieci, wprowadzają w świat bajki, później będą również stoiska, gdzie dzieci będą wykonywać własnoręczne breloczki bądź ramki na zdjęcia. A na naszej scenie w okolicach godziny 18 pojawi się nasz chorzowianin, z którego jesteśmy niezmiernie dumni, Mirek Szołtysek. Co się stało? To jest właśnie tytuł naszego koncertu autorskiego o tym, co się dzieje w rodzinie, czyli o wszystkich i kłopotach, i fajnych sytuacjach, i miłych sytuacjach, czyli o tym, jak rodzice rozmawiają, jak rodzice walczą o porządek, jak dzieci odbierają rodziców. Wszystkie teksty zaczerpnięte są z życia, obie jesteśmy z Agnieszką rodzicami, matkami, i te właśnie teksty, te piosenki powstawały na bieżąco. Moje kochani, dzisiaj wielka feta, Kaj w Chorzowie. Kaj na Floriański. Już za niedługo będzie mój koncert, ale nie o tym chcę gadać. Chcę z całego serca pozdrowić mój kochany Chorzów. Moje wielkie hajduki. Tym się najbardziej szczyca. Kochani, bądźmy razem, a zobaczycie, jak namierzymy. To takie proste, jeśli będziesz przy nim trwać. Otwarte serce chciej zawsze mieć. I tą radością tak pokonasz chwile złe.